My z Jurkiem, jak widać po sylwetkach, zwłaszcza po mojej, do startu trochę daleko, ale stwierdziliśmy, że dzisiaj zrobimy nogi, bo w tym miejscu nogi robił nie byle kto, bo kto? No tu w stajni ćwiczył Mateusz Burdzy, Andrzej Kołodziejczyk i też postaramy się trochę podźwigać na te nogi i zrobić ciężki trening, bo tutaj lekkich oczywiście nie było. Nie wypada. Nie wypada. No to co, dobra, bierzemy to się, pierwsze ćwiczenie, przysiady. Tu już wstępne serie rozgrzewkowe poszły, więc dokładamy i lecimy z cięższymi seriami. Powiedz mi, Bartek, prostowanie ud na maszynie, niektórzy mówią, że niszczy kolana. Dla mnie osobiście albo jako ćwiczenie wstępne, rozgrzewkowo, albo tak jak dzisiaj tu po przysiadach na dobicie, jak ty? No, moim zdaniem jedno z lepszych ćwiczeń tak naprawdę na czworo głowy. Nie widzę tutaj żadnej podstaw do tego, żeby powiedzieć, że to niszczy kolana. I też jest taki fajny tip, jeden z moich poprzednich trenerów mi to kiedyś sprzedał. Także mam nadzieję, że się teraz nie obrazi, jak to ogląda, ale generalnie jak używacie maszyn do wyprostów, to podnoście nogi w ten sposób, jakby nie było wałka. I on mi pierwszy raz wtedy powiedział, pamiętam, prostuj nogi, ale tak jakby nie było wałka. Bo jak nie było wałka? Przecież jest, nie? A chodzi o to, żeby myśleć i pracować tylko na napięciu mięśniowym tutaj, a nie skupiać się na machaniu ciężarem, bo wtedy się niszczą kolana. Jak wiesz, masz dowalony ciężaru, pewno widzisz to nieraz na siłowniach, nie? Machanie, 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 wszystko leci na stawie, no to wtedy kolano siada. No ale jak masz odpowiedni ciężar, cały czas pełne napięcie i kontrolę, no to wszystko przejmuje, całą pracę przejmuje czworogłowy, nie? Wyprzedziłeś to, co myślałem, bo dużo ludzi kopie to, no, zamiast prostować, nie? No, no to się nie myśli. Nie myślcie o wałku albo nie kopcie. Nie, wiesz, jakby piłkę kopał w górę. No, nie? Dokładnie. I wiesz, chłopak lat 17, początki na siłowni, a tam próba wywalenia całym stosem, nie? Tak, tak. A ty robisz na 40. Dobra, dokładamy, lecimy za tak jest. Serią. Dawaj. Tak. Mocno. Dawaj, sam, poszło. Lecisz. Mocno. Dobra, jedziemy z trzecim ćwiczeniem, wyciskanie na suwnicy. Ja bardzo lubię tutaj tą maszynę, można różnie ustawiać stopy i angażować inne partie, inne części partii mięśni ud. No i co, my tutaj akurat dzisiaj robimy klasyczne jeszcze takie przysiady do bicia pierwszego ćwiczenia, czyli tu ciężko będziemy robić. Tak. A ty jak lubisz w swoim treningu? Tutaj generalnie dla Jurka to jest na dobicie, a dla mnie zazwyczaj to jest jako główne na dobicie sąsiady. Z tego względu, że przy moim wzroście powyżej 1,90 m
ciężko jest utrzymać prostownik w odpowiedniej pozycji, jest trochę inny kąt nachylenia, także tutaj zawsze można dołożyć, wiesz, większą ilość ciężaru, żeby faktycznie przepracować te nogi, bo często... A zakres ruchu jest... No jest... Też dobry. Dobry, nawet lepszy niż przy normalnych przysiadach dla osoby wysokiej, a nie siadają ci plecy i faktycznie pracujesz nogami, nie? Czyli można różnie. Można działać. Jedziemy. Dajesz. Góra, mocno. Mocno. Haj. Haj. Mocno. Góra. Pójdzie, góra. Jeszcze raz. Góra, hop. Dobra, starczy. Dawaj. Śmiało. Generalnie wiele osób przy treningu nóg dzieli ten trening. Osobny na dwugłowy, osobny na czterogłowy. My akurat dzisiaj robimy tylko jedno ćwiczenie na mięśnie dwugłowe i to takie izolowane. Niekoniecznie zawsze trzeba robić RDL, czyli martwe ciągi na prostych, żeby przepracować tą dwójkę, zwłaszcza jak nie jest swoim priorytetem w danym okresie, prawda? Tym bardziej, jeżeli na treningu nóg bazowe ćwiczenia to są przysiady bądź ciężka suwnica, no to umówmy tam się też pracuje, na ciężkie martwe ciągi po tym, no to by było bardzo ciężko. Więc ja też albo dzielę sobie ten trening, albo tak jak dzisiaj, po prostu ten dwugłowy w planie treningowym nie jest takim priorytetem, więc może w następnym okresie budowania masy będzie w zależności od tego, jak pójdzie. Więc super maszyna na izolowane uginanie stojąc. No i co, to też wspaniałe uzupełnienie treningu przed ostatnim ćwiczeniem, jakie nas czeka. Tak. A zobaczycie gdzie, bo sceneria będzie... Będzie nietypowa. Tak jest. Na koniec zrobimy wykroki, a że mamy tutaj niesamowite widoki i niesamowite ciężary, to zrobimy to w trochę nietypowy sposób. Tak jest. Lecimy. Dobra, wykroki, super uzupełnienie treningu, bo pracuję praktycznie całe udo. Dokładnie. No i co, za nami już cały trening nóg. Wykrokami tak można zawsze go zakończyć, dobić już na maksa. Albo rozpocząć. Albo rozpocząć. A my co, zapraszamy was na następne materiały. Śledźcie, subskrybujcie, komentujcie, co byście jeszcze chcieli zobaczyć. Dokładnie. Bo pamiętajcie, że robimy to głównie dla was, więc musimy wiedzieć, czego oczekujecie. Do zobaczenia.